W trakcie kampanii wrześniowej mieszkańcy Warszawy, ale mieszkańcy całej Polski informacje o tym, co działo się na froncie, co dzieje się na froncie, otrzymywali przede wszystkim z Polskiego Radia. Ale Polskie Radio zamilkło 30 września po wkroczeniu Niemców do Warszawy. Radio zamilkło, a Niemcy nakazali zarekwirować, przekazać wszystkie odbiorniki radiowe, które znajdowały się w rękach Polaków. Polskie Radio przestało nadawać z terytorium Polski, a Polacy zmuszeni byli do innego przekazywania sobie wiadomości niż to, do czego byli w znacznej mierze przyzwyczajeni dotychczas. W ten sposób w Polsce, a szczególnie w ośrodkach miejskich, odrodziło się pewnego rodzaju zjawisko znane bardzo dobrze w XIX wieku. To były tak zwane pieśni dziadowskie. Pieśni dziadowskie, bo śpiewane często po wsiach, albo pod kościołami, albo w miastach, przez tak zwanych dziadów. To byli często weterani wojen, osoby niepełnosprawne, albo staruszkowie. Pieśń dziadowska składała się z kilku charakterystycznych elementów. Znaczy, ona była wielozwrotkowa, zawsze rymowana, na prostą melodię. Zaczynała się od inwokacji w stronę publiczności, czyli na przykład: posłuchajcie, ludzie, mojej opowieści, a kończyła się jakimś błogosławieństwem, przekleństwem albo dobrym życzeniem. Takim morałem, który jakby zwieńczał te wiele, wiele zwrotek, które się śpiewało. One były bardzo łatwe do zapamiętania. Chodziło o to, aby ktoś mógł szybko złapać ten rytm, te melodie, te słowa i powtarzać je dalej. Jedna z najbardziej znanych pieśni dziadowskich to utwór napisany na samym początku kampanii wrześniowej przez Julię Rycher. Kobietę z Warszawy, z rodziny inteligenckiej, która straciła córkę w bombardowaniu miasta. Ten utwór napisała, w zasadzie też pomogła skomponować, bo ułożyła go do melodii popularnej wówczas piosenki i przekazała dzieciom, które na podwórku jej kamienicy wykonywały takie utwory, licząc na jakieś drobne pieniądze. Ten utwór bardzo szybko rozpowszechnił się w mieście, tym bardziej, że Warszawa była wtedy oblężona. Rozpowszechnił się, stał się dla wielu symbolem oblężenia Warszawy od strony mieszkańców, a jednocześnie wkrótce potem, kiedy już Niemcy do Warszawy wkroczyli, stał się, czy mógł się stać, wyrokiem śmierci dla Julii Rycher, która była poszukiwana przez Niemców w związku z tą piosenką, która zresztą Julia Rycher potem przez wiele lat, nawet po wojnie, nie przyznawała się do autorstwa tej piosenki i w wielu starszych wydaniach tejże piosenki właśnie możecie znaleźć informację o tym, że autor czy autorka jest nieznana. Posłuchajcie, ludzie, mojej opowieści. To są pierwsze słowa jednej z najbardziej znanych piosenek okupowanej Warszawy, no a w zasadzie ballady dziadowskiej. Posłuchajcie, ludzie, smutnej opowieści. Zaśpiewam, w głowie się nie mieści. Co ja wam tu powiem, to jest smutne bardzo. Niechaj wasze serca biedakiem nie wzgardzą. Ja 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego. Najgorzej się zawziął za naszą Warszawę. Warszawo kochana, tyś jest miasto krwawe. Kiedyś byłaś piękna, bogata, wspaniała. Dzisiaj tylko kupa gruzów pozostała. Kościoły zburzone, domy pozostały.
się mają schronić, ludzie poranione, lecą bomby z nieba. Brak jest ludziom chleba, nie tylko od bomby umrzeć z głodu trzeba. Lecą bomby, lecą, on wieczora do dnia. Nie ma kropli wody do gaszenia ognia. Kościoły zburzone, domy popalone. Gdzie się mają schować dzieci wygłodzone? Matka szuka syna, głośno wzywa Boga, błaga o ratunek, wypatrując droga. Gdy biedna Warszawa w gruzach pozostała, to biedna Warszawa poddać się musiała. I tak się broniła całe trzy tygodnie. Jeszcze Pan Bóg skaże szkopów za ich zbrodnie. Co ja wam tu śpiewam, w głowie się nie mieści. Teraz będzie koniec naszej opowieści. Posłuchajcie ludzie, z nami łaska Boża. Niemcy najechali na Polskę 1 września. 30 września wkroczyli do Warszawy. I już pod koniec października rozpoczęli tworzenie czegoś, co nazwali generalnym gubernatorstwem. Państwem to nie było, bo zgodnie z regułami prawa międzynarodowego powołane zostało nielegalnie. Obejmowało ono taki bardzo ograniczony obszar, mniej więcej od okolic Podhala, ale też nie całego, bo część Podhala przyłączono do Słowacji. Przez regiony na północ, przez Kraków, regiony Małopolski, aż po Mazowsze, ale północne Mazowsze już było z tych terytoriów wyjęte. Generalne gubernatorstwo na terenie okupowanych ziem polskich. To była nazwa tego tworu utworzonego trochę w nawiązaniu do generalnego gubernatorstwa czasów I wojny światowej, którą to niemiecką okupację Polacy wspominali jako pozbawioną jakichś większych ekscesów ze strony niemieckich żołnierzy. Do tej właśnie tradycji odwoływali się Niemcy w pierwszych miesiącach II wojny światowej, bardzo zwodniczo, łudząc, że ta okupacja będzie podobna do tej pierwszej. Generalnym gubernatorem generalnego gubernatorstwa został zaufany człowiek Hitlera, jego osobisty adwokat, doradca prawny Hans Frank, czy doktor Hans Frank, jak lubił się określać. A lubił też wspominać o sobie, że jest kimś więcej niż generalnym gubernatorem. Swojej żonie, kiedy dowiedział się, że będzie pełnił tę funkcję, powiedział: kochanie, zostałaś królową Polski. Na stolicę generalnego gubernatorstwa Hans Frank wybrał nie Warszawę, ale Kraków, a w zasadzie Krakau. Wydawało mu się, a także innym przywódcom niemieckim, że miasto wypełnione dziełami sztuki, tworzonymi także przez niemieckich artystów, będzie łatwe do udowodnienia innym ludziom, że to jest niemieckie miasto, a nie polskie. I tak starali się o nim mówić. Na swoją rezydencję wybrał, jakżeby inaczej, Zamek Królewski na Wawelu, do którego sprowadzał ściągnięte, w zasadzie skradzione z różnych kolekcji i muzeów na terenie generalnego gubernatorstwa dzieła sztuki, w tym damę z łasiczką, pędzla Leonarda da Vinci. Na swoje nieszczęście
zbrodnie dokonywane przez siebie, decyzje podejmowane przez siebie, a także wszystkie wątpliwości i przemyślenia notował w dziennikach, które później posłużyły jako dowód w sprawie, za co skazany został za zbrodnie przeciwko ludzkości przez Trybunał w Norymberdze na karę śmierci przez powieszenie. Co ważne, tę postać Polacy nazwali świnią, okupacyjną świnią, która zadomowiła się na Wawelu. Jest taki czasownik w języku polskim, który świetnie oddaje pewną charakterystyczną cechę Polaków, cechę, która się odzywa w momencie, w którym następuje zagrożenie ekonomicznego, finansowego czy nawet biologicznego bytu jednostek, rodzin czy całego narodu. To słowo to kombinować, ten czasownik to słowo kombinować. Zawsze kiedy coś zagraża, kiedy nie ma dostępu do jedzenia, Polacy kombinują, aby z tych ograniczeń jakoś wyjść obronną ręką. W czasie II wojny światowej Niemcy nałożyli na regiony rolnicze bardzo duże zobowiązania w dostarczaniu produktów żywnościowych. Uniemożliwiali równocześnie dostęp jedzenia, dowóz jedzenia do dużych ośrodków miejskich, przede wszystkim do Warszawy. Dlatego od razu pojawiły się formy przerzutu jedzenia do stolicy II Rzeczypospolitej, do stolicy Polski, do Warszawy. Przerzutu jedzenia, głównie oczywiście takiego, które dało się w łatwy sposób przewieźć, a więc były to jakieś wędliny, kiełbasy, koleją podmiejską, kolejami wąskotorowymi, które łączyły Warszawę z mniejszymi miejscowościami, w takim wianuszku okalającym stolicę. Bardzo często tymi pociągami podróżowały właśnie osoby, które charakteryzowały się nadzwyczajną tuszą. Pod spodem, pod ubraniami po prostu przewoziły słoninę, schab, salceson i dwa balerony. To wszystko umożliwiło Warszawie przeżycie. To wszystko Niemcy nazywali kontrabandą, a Żydzi nazywali to szmuglem, bo taka kontrabanda pomogła też przeżyć warszawskiemu getto, przynajmniej znacznej części warszawskiego getta. Szmugiel, czyli przerzut żywności, jedzenia ze strony aryjskiej na stronę żydowską. O tej kontrabandzie, o takim przewożeniu jedzenia w sytuacji okupowanej Warszawy, okupowanej stolicy Polski, o tym mówi piosenka Teraz jest wojna, napisana na bardzo popularną melodię przedwojennego szlagieru pod tytułem Koniokrad, który z kolei był napisany do melodii niezwykle popularnej w Ameryce Południowej przed II wojną światową. Skąd przywieźli z Ameryki Południowej do Polski tę melodię emigranci wracający z Ameryki Południowej do naszego kraju. Teraz jest wojna. To piosenka o kontrabandzie, o szmuglu i o kombinowaniu. Thank you.
Na dworze jest mrok, w pociągu jest tłok, zaczyna się więc sielanka. On objął ją w pół, ona gruba jak wół, pod paltem schowana rąbanka. Spod serca kap-kap, słonina i schab, do tego dwa balerony. Gdy on się zachwyca, wypada polędwica i boczek nieozalony. I teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bibru się też nabije. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bibru się też nabije. Gdy on się przekona, czym handluje ona, to pociąg na stacji staje. Żandarmi wsiadają i wszystko wywalają, co tylko im się staje. Ten szuka na ziemi, ten szuka w kieszeni, a trzeci popatrz, kaszera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, a niechże im jasna cholera. Teraz jest wojna, z handlu ciężko się żyje. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, i bimbru się już nie napije. Teraz jest wojna, z handlą ciężko się żyje. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, i bimbru się już nie napije. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Oj, żółto ma, życie to nie je bajka. Nie trzeba pieniędzy, słoninki, ubranka, potrzebne są tylko jajka. Oj, Zosiu ma, będziemy żyć we dwoje. Niech miłość popłynie ku mojej dziewczynie, zabrałaś mi serce moje. W ścisłej czołówce hitów polskiej kinematografii jest nie Pan Tadeusz, filmy z ostatnich 20-30 lat, ale Zakazane piosenki, które były nakręcone tuż po wojnie. To był w zasadzie pierwszy film nakręcony przez powojenną kinematografię, zresztą na zdobycznych kamerach, na dwóch kamerach w zasadzie. Jedna z nich to była ciężka kamera, która służyła do kręcenia nazistowskich filmów propagandowych. Zakazane piosenki obejrzało 15 milionów ludzi. I co było niezwykłego w tym filmie, wśród wielu niezwykłych rzeczy, to między innymi to, iż tragedię wojny i tego wszystkiego, co działo się w czasie wojny, pokazywało w sposób, który niektórzy mogliby uznać za zbyt wesoły. Trochę tak jak ta piosenka, siekiera, motyka, bimber, szklanka, taka wyliczanka wojenna, niezwykle popularna na warszawskich ulicach w czasie okupacji, która to wszystko, co było najgorsze, łapanki, obóz zagłady w Treblince, więzienie na Skaryszewskiej, pokazuje w sposób taki, który umożliwiał oswojenie się z tymi tematami. Ale w tej piosence jest jeszcze jedna zagadka, o której nie mówi film Zakazane piosenki i o którym przez kilkadziesiąt lat po wojnie się nie mówiło. W tym wersie W nocy nalot, dzień łapanka, pytanie, czyj to był nalot? Bo przecież Niemcy nie bombardowali okupowanego przez siebie miasta, a Anglicy nie dolatywali do Warszawy. Ten nalot to naloty radzieckie, które rozpoczęły się tuż po rozpoczęciu operacji Barbarossa. Naloty sowieckie, które trwały od 1941 roku, od czerwca, w zasadzie do wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym czasie sowieckie bombowce zniszczyły około 20% zabudowy Warszawy. I to jest coś, o czym wiele osób zapomniało, a niektórzy po prostu nie mogli o tym mówić już po wojnie. Niemcy organizowali łapanki w różnych celach, przede wszystkim oczywiście, żeby zdziesiątkować ludność Warszawy i liczbę mieszkańców, obywateli Polski, Polaków z urodzenia. Osoby, które były wyłapywane w trakcie łapanek, takiego okrążania ulic, placów, wyłapywania wszystkich, którzy byli wtedy na drodze, wywożone były na roboty do Niemiec albo do obozów koncentracyjnych. Niektórzy byli rozstrzeliwani w okolicach Warszawy. Z łapanki można było się wydostać, o czym zresztą są słowa tej piosenki, mianowicie masz górala i mnie puść. Góral to była potoczna nazwa banknotu,
który był emitowany na terenie Generalnego Gubernatorstwa przez Bank Polski z siedzibą w Krakowie. Bank Polski, czyli Bank Centralny Generalnego Gubernatorstwa, jedyna instytucja na okupowanych ziemiach polskich, która miała Polski w nazwie. Dyrektorem tej instytucji był Emil Młynarski, dlatego banknoty te popularnie nazywano młynarkami. A sam Emil Młynarski, również przedwojenny szef Banku Centralnego, miał specjalną zgodę londyńskiego rządu na to, aby mógł pełnić tę funkcję szefa Banku Centralnego na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Zresztą pomagał w tworzeniu nielegalnych dokumentów i fałszywych dowodów osobistych, ausweisów. Siekiera, motyka, styczeń, luty, Niemiec z Włochem gubią buty. Siekiera, motyka, piłka, drut i sam Hitler jest kaput. Siekiera, motyka, bimbr, szklanka, w nocy na lot, dzień łapanka. Siekiera, motyka, piłka, gaz, uciekajmy póki czas. Jak to żyć i o czym śnić, szkopy nam nie dają żyć. Nie dają, panie! Po ulicach gonią wciąż, patrzą kogo jeszcze wziąć. Siekiera, motyka, żandar, buda, każdy zbiewa, gdzie się uda, bo po co siedzieć w Cytadeli albo w jakiejś innej celi. Siekiera, motyka, piłka, deska, to ulica Skarżewska. Siekiera, motyka i dwie deski, już jesteśmy na Skarżewskiej. Jak tu żyć i o czym śnić, szkopy nam nie dają żyć. Motyka, piłka, skranka, w nocy na lot, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, piłka, gwóźdź, masz góra, lato mnie puść. A jak nie masz 1000 złotych, to wyjeżdżasz na roboty. Siekiera, motyka, piłka, szminka, tutaj Prusy, tam Treblinka. Jak to żyć i o czym śnić, szkoły nam nie dają żyć. Przecież kultura nie zabrania robić takie polowania. To już z nimi musi być źle, skoro zaraz biorą się. Siekiera, motyka, piłka, Alas przegrał wojnę, głupi malas. Siekiera, motyka, piłka, nóż przegrał wojnę. Już, już, już. Jak to żyć i o czym śnić, szkoły nam nie dają żyć. Siekiera, motyka, piłka, głowa, jestem chłopak z Mokotowa. Siekiera, motyka, piłka, krzaki, a to też są warszawiaki. Siekiera, motyka, piłka, pała i to już ferajna cała. Siekiera, motyka, piłka, paczka, rzuć piątaczka dla warszawiaczka. Jak to żyć i o czym śnić, skoby nam nie dają żyć. Oj nie, panie, ciężko. Zasłużeni dla polskiej kultury, dla sztuki rozrywkowej, dla polskiego teatru, polskiego kina, polskiej muzyki,
artyści, twórcy piosenek, pisarze, kompozytorzy bardzo często dopiero przy zatrzymywaniu przez Niemców albo przy konieczności przeprowadzki dowiadywali się, że są Polakami żydowskiego pochodzenia. Jednym z tych, którzy zginęli za murami warszawskiego getta, o którego śmierci wiemy bardzo niewiele, był Andrzej Włast. Wielki twórca przedwojennych polskich hitów. Człowiek, przed którym drżał cały show biznes II Rzeczypospolitej. On właśnie zamknięty w getcie, według jednej z legend, zginął w trakcie próby ucieczki, ale zamknięty w getcie napisał swoją najsmutniejszą piosenkę na melodię miasteczka Bełz, Warszawo ma. Warszawo, Warszawo ma, Warszawo ma, o Warszawo ma. Któż płacze, gdy ciebie zobaczy, Warszawo, Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i chłód, i gorsza od głodu tęsknota. Warszawo ma, Warszawo ma, od roku mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro. Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies, choć robi mnie pan władza, żandar z tobą i SS. Warszawo ma, o Warszawo ma, któż płacze, gdy ciebie zobaczę. Warszawo, Warszawo ma, Warszawo ma, Warszawo ma, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię. Warszawo ma. Warszawo ma, patrz wokół mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro. Warszawo ma. Autorem tego utworu, tego przeboju jest Michał Zieliński. Proszę zapamiętać to imię i nazwisko, bo Michał Zieliński długo walczył o to, aby uznano jego autorstwo piosenki Serce w plecaku. Piosenki zaczynającej się od charakterystycznych słów: z młodej piersi się wyrwało. Właśnie to jest piosenka, która powstała w Truskawcu, miejscowości na wschodnich kresach Rzeczypospolitej, w której Michał Zieliński odbywał służbę wojskową na początku lat 30. I to tam na potrzeby jakiejś wojskowej rewii, może parady, może defilady, napisał tę piosenkę, która została wydrukowana w roku 1938
i przy wielkim jego zdziwieniu zyskała na popularności. A w czasie II wojny światowej żołnierze roznieśli ją naprawdę na wszystkie fronty, tam gdzie walczyli Polacy. Wiemy o tym, że była śpiewana i w Londynie, i przez strzelców pod Narwikiem. Wiemy, że była śpiewana we Francji. Wiemy, że była śpiewana i tam zyskała na szczególnej popularności pod Tobrukiem w Afryce Północnej. Była także śpiewana w Powstaniu Warszawskim, a z powstania przeszła także do obozów jenieckich, skąd zanieśli ją powstańcy po upadku Powstania Warszawskiego. Po 1945 roku Michał Zieliński musiał udowadniać, musiał starać się udowodnić, że to jest jego piosenka. Sprawa była na tyle dyskusyjna, że pojawiło się kilka osób, które twierdziły, że to oni napisali ten utwór, ale autorowi udało się obronić tezy o jego autorstwie dzięki sądowi Związku Artystów Scen Polskich. Michał Zieliński jest autorem, był autorem jednej z najpopularniejszych piosenek powstańczej Polski. Złote piersi się wyrwało, wielki ból i rozpędę, i za wojskiem poleciało zakopane czyste. Żołnierz drogą maszerował, na celu się przeudalił, więc je do pleca gaskował i pomaszerował. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może właśnie jest dostępne zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach chęstniesz słucham tę piosenkę. Ciebie, dziewczyno, poszedł żołnierz na wojnę, poprzez góry, lasy, pora i ze śmiercią wszedł pod rękę. Kakajus, żołnierska dola! I choć go trafiły wiece, które wyszedł do ataku, żołnierz miał się po ataku. Na pasie! Drugie serce! Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może właśnie jest dostępne zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po piosenkę tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może właśnie jest rozterce zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po
dla ciebie, dziewczyno. To niesamowite, jak utwory, które powstawały w okupowanej stolicy, z wielką szybkością rozpowszechniane były nie tylko na terenie okupowanej Polski, ale także poza granicami przedwojennej Rzeczypospolitej. Dochodziły do Paryża, Londynu, drukowane były przez drukarnię emigracyjnego rządu jeszcze przed końcem II wojny światowej. Jednym z takich utworów jest Marsz Mokotowa. Utwór, który śpiewany był przez mieszkańców walczących na terenie dzielnicy Mokotów, którzy oddzieleni byli, pozbawieni byli możliwości tego naziemnego przejścia do Śródmieścia, do centrum Warszawy. Marsz Mokotowa jest takim wołaniem o usłyszenie, o dosłyszenie przez całą resztę stolicy. Niech wiatr ją poniesie do miasta jak żagiew płonącą i krwawą, niech w górze zawiśnie na gwiazdach, czy słyszysz płonąca Warszawa. Śpiewali ci, którzy na Mokotowie walczyli i spotykali się z jednym z najbardziej brutalnych odpowiedzi niemieckich oddziałów, które tam na Mokotów właśnie nacierały. Zresztą Mokotów był jedną z pierwszych dzielnic, jednym z pierwszych miejsc, które podjęły walkę z Niemcami. Trochę przez przypadek. Po prostu Niemcy postanowili skontrolować idących na zgrupowanie przyszłych żołnierzy powstania. Marsz Mokotowa. Mam surmy bojowe i werble do szturmu je warczą. Tam przecież te noce sierpniowe i prężne ramiona wystarczą. Niech płynie piosenka z barykad, z bloków, zaułków, ogrodów. Z chłopcami niech idzie na wypas pod rękę przez cały Mokotów. Pierwszy marsz ma ci do most, tak wiecie raz braknie dwóch. Czy słońca żar, czy chłodna noc, prowadzi nas pod ogniem znów. Pierwszy marsz to właśnie ten, tak śpi i gra, czy kuko dział. Batalion gdzieś rozpoczął stór, spłynęło za poniesie do miasta, jak żagiel płonącą i krwawą. Niech w górze zawiśnie na gwiazdach, czy słyszysz płonąca Warszawo? Niech zabrzmi w uliczkach znajomych, ale jak gdzie psy już nie chwitną, gdzie twierdze zmieniły się domy, a serca zapału nie stygną. Pierwszy marsz ma ci do most, tak wiesz jak grasz, braknie dwóch. Czy słońca żar, czy chłodna noc, prowadzi nas pod ogniem znów. Pierwszy marsz niech cię podniu, co szumie drzew i w sercach drży. Bez próżnych skar, występnych słów, bo nasza krew i czyjeś łzy. Autorem tej piosenki jest, był Józef Szczepański Ziutek, podchorąży Józef Szczepański Ziutek, jeden z dowódców jednego z pododdziałów bohaterskiego Parasola, walczącego na Woli, potem przybijającego się do Śródmieścia, gdzie w Śródmieściu właśnie zasłynął, rozpropagował tę piosenkę. Pałacyk Michla, Żytnia Wola, to dokładne koordynatywy miejsca, w którym walczył oddział dowodzony przez Józefa Szczepańskiego. Pałacyk Michla, wesoła, na melodię popularnego przed wojną Foxtrota piosenka opisywała żołnierzy, dowódców, wszystkich tych, którzy zaangażowani byli w walkę tego słynnego, nie tylko w powstańczej Warszawie, oddziału. A tak swoją drogą, Miecio w kółko golony, słowa na pewno Państwo znają,
to jeden z dowódców, który po otrzymaniu rany w głowę musiał mieć ogolone dokładnie na wysokości czoła włosy, aby można było założyć mu dobrze opatrunek szczelnie przylegający do skóry głowy. Sam Józef Szczepański jest wielką, tragiczną postacią Powstania Warszawskiego. Znakomity poeta, który nie doczekał końca wojny. Autor bardzo gorzkich słów w wierszu o czerwonej zarazie. Ale to zupełnie inna historia. Pałacyk Michla, Żytnia Wola, rozpropagowany był m.in. przez Mieczysława Foga, wielkiego artystę, oznaczonego, zapisanego w Księdze Rekordów Guinnessa jako najdłużej wykonujący swój zawód artysta na świecie. Pałacyk Michla, jedna z najważniejszych piosenek powstańczych. Pałacyk Michla, Żytnia Wola, broni nie chopnie, bo parasola, choć na tygrysy mają lisy, to warszawiaki, fajne chłopaki, to paradaszu, fajna roli, leżaj słów. Kotują zupę, czarną kawę i tym sposobem walczą za sprawę. Weź! Słuchaj na roli, leżę w słów. Weź swój balon, pracują za dwóch. Słuchaj na roli, leżę w słów. Weź swój balon, jak stal. Na to dowództwo jest morowe, bo pierwszy linii ja stawiam głowę, a najmorowe się bije, wiara śpiewa, szkody się złożą, krew ich zaleja. Różnych sposobów chcieli mają, co chwila szafę na płacy mają. Przybliża chwila, że zwycięży i do cywila. Słuchaj na roli, leżaj słów. Weź swój balon, pracują za dwóch. Słuchaj na roli, leżaj słów. Weź swój balon, jak stal. Autor tej piosenki chciał uczcić nią wszystkie sanitariuszki, które opatrywały rannych w Powstaniu Warszawskim. Sanitariuszka Małgorzatka to podobno wierny portret prawdziwej dziewczyny Janiny Załęskiej, która przed wojną mieszkała naprawdę w Alei Róż. Autor był przez nią opatrywany po obrażeniach, które odniósł w wyniku wybuchu pocisku rakietowego. Ten utwór śpiewany był często właśnie sanitariuszką, które często ryzykowały życiem i często swoje życie oddały w trosce i opiece nad rannymi w Powstaniu Warszawskim.
była skromną panną. Mieszkała gdzieś w Alei Róż. Miała mieszkanko z dużą wandą, pieska pinczerka oni już. I pantofelki na koturna, i to i owo z Betlielu. Trochę przekorna i czupurna, i tylko mewa albo na plażę biegła wczesnym rankiem. Opalisz wierzchni spół, dzisiaj opala się junakiem i razem z nami wcina miód. Sanitariuszka Małgorzatka to najpiękniejsza jaką znam. Na pierwszej linii do ostatka promienny uśmiech niesie nam. A gdy nadarzy ci się gratka, życie postrzelą w prawy bór, to cię opatrzy Małgorzatka złota niż przydziałowy miód. A Małgorzatka to unika, gdy na Pilicką dzisiaj pan czytała głośno komunika, a dalej pochowali wiatr. Tak jakoś dziwnie się złożyło, że choć nie miałem żadnych szans, niespodziewanie przyszła miłość jak amunicja do pelpa. Trwałaby bez końca, lecz jeden z tego zgubił mnie. Dziś z innym chodzi po ognieńca, bo on ma styla, a ja nie. Sanitariuszko Małgorzatko, jakże twe serce zdobyć mam, bo sprawa wcale nie jest gładka, w jeden sposób dobre znam. Od wróbla dziś Boży drzewista zapadnie ciemny rok, pójdę na szosę pod Gryzna, ręce Małgosi oddam go. Ten utwór miał być takim sztandarowym utworem hymnicznym, zrywającym się do bultu stolicy. To miał być utwór, który będzie podnosił na duchu, będzie dawał siłę i pozwoli przezwyciężyć trudne dni walki z Niemcami. Warszawskie dzieci zostały napisane przez Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego na początku lipca 1944 roku. I 4 lipca został ten wiersz wydrukowany w piśmie Demokrata. 1 sierpnia 1944 roku nagrano już na płytę gramofonową pierwsze wykonanie tego utworu po to, z muzyką Andrzeja Panufnika, po to, aby mogli go śpiewać mieszkańcy walczącej stolicy. No ale prawdziwa popularność tego utworu opiewającego bohaterstwo młodzieży warszawskiej od piły dłuta młota Kielni, stolico synów swoich sław, czytamy czy słyszymy w tekście tej piosenki. Prawdziwa popularność przyszła dopiero w latach powojennych. Wolnych żadna kreska, nie stworzy śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogom gniew. Po Wiśle, Wola i Mokotu, ulica każda, każdy dom. Ty padnie pierwszy strzał pod kotów, jak w ręku Boga złoty krok. Warszawskie dzieci pójdziemy
podpiły dłuta młota kielni. Stolico synu swoich sław, przestoję raz przy tobie wierni. Na straży tych żelaznych praw warszawskie, gdzie ci pójdziemy w bój, za każdy kamień twój. Stolico damy krew warszawskie, gdzie ci pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie nogą gniew. Poległym chwała, wolność żywym, nie płynie w niebo dumny śpiew. Wierzymy, że nas sprawiedliwy odpłaci za przelaną krew. Warszawskie, gdzie ci pójdziemy w bój, za każdy kamień twój. Stolico damy krew warszawskie, gdzie ci pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogą gniew. Warszawskie, gdzie ci pójdziemy w bój, za każdy kamień twój. Stolico damy krew warszawskie, gdzie ci pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogą gniew.